Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata. To znaczy, otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Witam Was wszystkie dzieci. Wracamy po wakacjach z rozważaniem Słowa Bożego. Dzisiaj Ewangelia taka dosyć trudna, ale to będzie taka seria, jak wcześniej była huśtawkowa, to teraz schodowa, tak bym ją chciał nazwać, bo siedzę sobie, nie widać, ale siedzę na schodach przed drzwiami. I dzisiaj w tej Ewangelii pojawia się taki wyraz, bardzo trudny, efata, otwórz się. Tak mówi Pan Jezus do człowieka, który jest głuchoniemy i robi takie strasznie dziwne rzeczy. My też tu możemy zapukać i poprosić, żeby ktoś nam otworzył te drzwi. I to nie jest nic dziwnego, ale Jezus robi coś strasznie dziwnego, bo bierze ślinę i dotyka tych uszu, wyprowadza poza miasto, w ogóle strasznie dziwne rzeczy. I pewno dla tych, którzy na to patrzyli, no to było takie, no coś innego niż zwykle. Ale dzisiaj ta Ewangelia mówi coś nam bardzo ważnego, że żeby doświadczyć jakiegoś Bożego dotknięcia, uzdrowienia, albo jakieś przemiany, czy w ogóle tego, że Jezus jest obecny, to potrzebujemy czegoś wyjątkowego. Tak jest. Pan Jezus nie jest taki standardowy dla wszystkich. On dla każdego człowieka jest inny. I to jest piękne w Jezusie dzisiaj. Ta Ewangelia pokazuje, że Bóg szuka sposobu, żeby do nas dotrzeć. I niektórych może przyprowadzić przez jakiś drobny gest, innych może przyprowadzić przez zupełnie inną drogą, ale Pan Bóg, tyle ile jest ludzi na ziemi, to tyle dróg chce znaleźć, żeby nas przyprowadzić. To jest jedna sprawa, a druga jest taka, że Jezus chce od Ciebie i ode mnie wyjątkowości. To znaczy, nie chce, żeby ta relacja z Nim była taka, no wiecie, od niedzieli do niedzieli, czy taka, że jest gdzieś tam Pan Jezus w chmurce, czy na chmurce i gdzieś tam sobie jest daleko. Tylko Jezus chce, żeby ta relacja była taka niezwykła, taka bardzo bliska, taka wyjątkowa, żebyśmy z Nim mieli taką relację. I tylko w takiej relacji jest możliwe, że coś się dobrego wydarzy. Więc słuchaj, to dla Ciebie jest Słowo Boże i dla mnie też. Jezus dzisiaj chce prowadzić Ciebie przez cały ten rok szkolny, przez to, co przed Tobą, tak jak tego człowieka wyprowadza gdzieś w jakąś drogę, czasem taką trudną, niewiadomą, ale mówi: nie bój się, ja chcę Ci pomagać, chcę być z Tobą, tylko właśnie szukaj swojej drogi do mnie. Niech to nie będzie coś takiego, jak zwykle idę do kościoła, czy ten Jezus, który jest taki zwykły, niezwykły, ale On chce takiej wyjątkowej relacji z Nim. Może w tym roku na przykład ta relacja wyjątkowa będzie przez to, że będziesz częściej się modlić, albo będziesz z kim się modlić, albo będziesz w jakiejś wspólnocie z dzieciakami, z rodzicami. Szukaj czegoś wyjątkowego, bo Jezus jest wyjątkowy i jest żywy. To jest najważniejsze właśnie w tym wszystkim, co my nazywamy naszą wiarą. Więc dzisiaj ta Ewangelia z tą śliną, taka wydaje się dziwna trochę, ale Jezus przez to chce powiedzieć: to jest wyjątkowe, coś, co się nie zdarza i niech moja relacja z Tobą właśnie będzie taka wyjątkowa. Do tego Jezus Ciebie zaprasza. Amen.